spisacki stan, bo pisarz żyje jak pan. Żyje nam spisacki stan, bo pisarz żyje jak pan. Powiem wam, że ja teraz wjeżdżałem z Rybnej, to tak było, powiem wam szczerze. Za... Co dalej się dzieje?
Wspaniale. W polskim filmie. Ale ja jednak nie kocham. Prawda. Lepiej to przespać. Na nie można ich połączyć. No deska! Dzień dobry Państwu, witam już trzeci raz pod wieżą ratuszową, gdzie w trakcie Królewskiego Flisu Wiślanego, który odbywa się 18 rok po raz 17. Następuje przekazanie bariery przez szypra pierwszego odcinka, szyprowi drugiego odcinka i ta bandera będzie wpłynęła do Gdańska. Chciałem tylko krótko powiedzieć, że Muzeum Krakowa bardzo się cieszy, że od tych kilku lat może działać razem ze środowiskiem flisarskim przy flisie, przy innych różnych wydarzeniach i że dzięki temu powstała na bulwarze Rodła przystań muzeum, którą kieruje tutaj obecny Mateusz Niemiec. A teraz już przekazuję głos Szyprowi. Z tego trójkąta trzech cesarzy. Wodę mieliśmy w porządku, pogoda również. I pozostaje nam przekazać tą oto banderę flisu. Ja może bardziej wyeksponuję. Która popłynie dalej. Drogi Zygmuncie, przekazuję tą banderę, abyś miał również dobrą wodę i bezpiecznie dotarła do Sandomierza, a potem do morza, do Gdańska pod Żuraw. Dobrej wody! I wszystkich następnych szyfrów również. Brawo! Dobrej wody! Ujemy! Nie paszcie dziewczyny, przywieziemy bursztyny! I kurale też, tak jak Kasia moja mowa. Nie kurale, czyli bo ona już wpływała i sobie wywała. Jeśli ktoś chciałby do nas teraz dołączyć, z tą łódką idziemy nad Wisłę. Ona trafi na Wisłę, no bo tam jest jej miejsce, także zapraszamy. Jeszcze zabijemy dzwonem Bolesław. Wy nie z nami, to mamy kopewi Mikołaj, który tutaj studiował. I jak w Uniu, którego mamy dokumentację. Fałszywą, ale dokumentację. Tam przekażę ten indeks pilotu swojej mamy, która niedaleko mieszka prawie w Rokacji. Brawo! Brawo! Przypominam, że Kopernik właśnie na takich łodziach spławił się do Torunia z Krakowa. Takich, jakimi płyniemy. Teraz dla flisaków bije dzwon Bolesław, który bije tylko z okazji ważnych uroczystości. Dzwon zawieszony na wieży ratuszowej. Tego nie uznawam. Nie tego kula. Dziękuję bardzo i zapraszamy jeszcze na przemarsz z tą łódką na przystań. Chodźcie wszyscy do łódki, zrobimy sobie. Zapraszamy na przemarsz. Ja,
ta nie jest ważna. Ważne jest to, co pogadamy. Trudno wykroić sobie 4-5 tygodni czasu poza emerytam. Dlatego płyniemy etapami. Jeden z etapów, każdy etap był kilka dni. Ten etap wypadł na nakład z Niepołomic ze setnego kilometra do Sandomierza. Jest to 170 km. Popłyniemy 4 dni. Można by to przepłynąć szybciej, ale się nie spieszymy. My po prostu mamy zobaczyć, mamy się z ludźmi spotkać na brzegach, mamy przejąć od nich frakt, mamy po prostu czuć, że wysłanie się. I płynie pani z drugim szutrem i jakie to wyzwanie teraz pana czeka przez te kolejne dni? Co będzie trudne? Odcinek nie należy do najłatwiejszego. Ja mieszkam na setnym kilometrze Wisły, więc ten odcinek przepływam kilkanaście razy, a do samego Gdańska przepływam kilka razy, więc pewne doświadczenie mam. I nie obawiam się, aczkolwiek zawsze respekt przed wodą trzeba mieć. Serdecznie dziękuję za formalność i się proszę przedstawić. Zygmunt Ponikiewicz, Niepołomice. Popularnie przez Dorniaków znany z Zygmuntem Setką. Nie mylić, mieszkam nad Wisłą. Na setnym żeglownym kilometrze Wisły. Nazwisko mam dosyć długie, natomiast setny kilometr każdy skojarzy i Zygmunt tam mieszka. Stąd taka moja ksywa. Promuję właśnie pisarstwo wygnany kultura. Zgodnie z planem ja to obliczę na styk, a my mamy opóźnienie. Żyje nam pisarski stan, bo pisarz żyje jak pan. Jadzia musi być. Żyje nam pisarski stan, bo pisarz żyje jak pan.